Hello, friends! Nie ma internetu, nie ma internetu! Nikt nie ma nic! Co ja, nie ma, co ja, będzie? Co ja pocznę bez pudelka? Monika. Monika. No i jesteśmy nad tym wspaniałym zbiornikiem, nad tą zaporówką. Gdzie... Chyba mnie nie widać. Widać cię. Ale mówcie dalej, spokojnie. No i dotarliśmy nad tą piękną zaporówkę, dzięki Peterowi. I czas przyszedł, aby wybrać miejsca. Oczywiście zapewnimy się tu w losowanie. Będziemy losować stronę. Mamy trzy teamy w ogóle. Mamy trzy teamy. Team. Tak. No limit team. Peter Lucky team. I my. Winner team. And winner team. All together PB product. I co? Losowanie będzie polegało na czym, Monika? Na losowanie. Będziemy losować kolejność wyboru. Osoba, która wylosuje rękę z kapslem, wybiera sobie stronę. Dodajmy, po jakim piwie ten kapsel? Właśnie nie wiem. Ożulsko. Dobra, Monika chowa sobie z tyłu kapsel. Nie, Peter trzyma. Peter trzyma. Peter. Okej. Okay. Wylosujecie piersi? My losujemy. Wylosujecie. Who will choose first? Jeśli ja... if the capsule, the team choose the left or right side. Okej. Okay. Okay. Which one? The... Wybieracie. Lewa strona. Jest! Jeden do jednego! Jest! Mamy środek! Okej. I'm in the middle. Yeah, I sandwich in the middle. Okay. I'm in the middle. Yeah. Dotrzeć na tą piękną zaporówkę Borowik, około 170 hektarów wody. Ona ma taki wydłużony kształt, wygląda bajecznie. Już panie tutaj nam się opalają na stanowisku, aczkolwiek my się już pomału też rozkładamy. Bo na wodzie tej nie można wypływać pontonami, więc sądowanie będzie odbywało się jedynie z brzegu, tak samo łowienie. Widzimy, że jest troszkę roślinności, więc zobaczymy, czy będzie nam się udawało ryby przeciągnąć przez tą roślinność. Jednak, żeby o tym myśleć, musimy najpierw mieć kontakt z jakimiś rybami. Mam nadzieję, że tak będzie. Na tą zasiadkę zabrałam ze sobą nowe łóżeczka. Łóżeczka z Kielsa. Zdecydowanie większe, ze względu na to, że Nelpusiano lubi korzystać z mojego łóżka. To jej ewidentnie pasuje. Nelsi! Chodź! Chodź! No chodź! Zdecydowanie... No chodź! Oj! Coś tam ją zadrapało. Zdecydowanie odpowiada to łóżeczko. 10 nosek przede mną, także przetestuję. Mam nadzieję, że będą wygodne. Wyglądają na wygodne. Chodź! No chodź! No chodź! Tak się prezentuję z Neltusią. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś złowić. Powiem wam szczerze, że woda była przez około chyba 15 lat zamknięta, ponieważ znajduje się ona w Parku Narodowym, więc była zamknięta dla wędkarzy od chyba 2 lat. Można tutaj ponownie łowić. Peter, który jest z nami, który właśnie tutaj sobie namioty rozkłada, łowił tutaj w latach 90. Mam nadzieję, że sprawdzimy, co w tej wodzie pływa. Będziemy mieli kontakt z jakimiś pięknymi karpiszonami, amurami. Wiemy, że też że są sumy, są śliczne sandacze, także zabrałam również ze sobą spinning. Zobaczymy, popróbujemy, mamy 10 dni i mnóstwo nadziei na piękne ryby.
ogrzewanie orzecha, czyli pół garnka wody. Kupujemy teraz Gianta, czyli największy rozmiar. Jest Nelti. Ona bardzo lubi orzechy. Potwierdziła. Jak będzie dobrze? Powiedz mi. No jest ok. Kontrola jakości przeszło. Siuna tu panowie. Wojtek zawsze miesza i to co wypłynie wyrzucamy, dlatego że zdarza się częściowo trochę pustych orzechów i one mogą mieć jakąś goryczkę. Nelti nie, to są złe. Dobra, ja jestem gotowy. To teraz zamykamy, gotujemy i odstawiamy na 4 godzinki. Wieczorem będą gotowe. Wojtek, dasz mi te bodery? Ja się... A chcesz? Tak, bo chyba zajdę, wiesz? Oto twoje adidasy. Trzymaj. Old big fish. Yes. Character fish. First of Borowik. Zróbcie tak, żeby, 80. Zróbcie tak, żeby ważył 40. Ciężko będzie. I mamy rybę. Monika, 24 godziny w wodzie zestaw. No coś mamy na pewno. Odjazd bardzo mocny, bardzo silny. Gdy podniosłam mega opór. I mam nadzieję, że się uda ją wyciągnąć, bo to zielsko mnie przeraża. Nie ma nic. Nie ma nic, puścił. Lost. Bo takie za mocne ciągnięcie. No, bez sensu to jest. Nothing. Obiadek. Obiadek. Dzisiaj gulasz. Pychota. Peter jest dzisiaj kucharzył. Peter create great. Perfect dinner. Perfect dinner, yes. Very hot and spicy. Wojtek. Okay. Monika. It's very good. Nelti. Nelti nie jadła. She's still waiting. She hates us. And tak właśnie wygląda nasze danie. Bieda, bieda. No to moja miska. Niestety już nie ma nic. A przydział się skończył. Bieda. Wojtek też kończy. A tak wygląda nasze stanowisko po raz kolejny. Mnóstwo słońca. Wiele straconych ryb właśnie w tych zielach. Niestety nie możemy pływać pontonem. Więc krótko mówiąc, nie jest łatwo. Podobno mamy mieć materac do dyspozycji. Ale powiem wam, że nie widzę tego, ponieważ na końcu tych zielsk mamy praktycznie 3,5 metra, więc powiem wam, że no, hol z materaca będzie bardzo problematyczny. Problem jest taki, że te ziela, które widzicie, one nie są tylko na górze, są do samego dna, więc każda ryba, która wchodzi w te ziele, tak naprawdę jest to dla nas koniec. Udało nam się złowić na razie jednego karpia, dwa karasie i straciliśmy 3 ryby w tych właśnie zielach.
połączenie orzecha z pływającym pułapem ananaskiem. Zaowocowało tak piękną rybą. Pol niesamowity, bo one tutaj naprawdę odjazdy mają szalone. Waleczny bardzo, Zielsko też nam nie ułatwia sprawy. Nawet na macie szaleją. Teraz zapraszam Was na krótki spacer po naszym obozowisku. Tu są nasze stanowiska do łowienia. A za moimi plecami znajduje się nasz kemp. Zaczniemy od największego namiotu, w którym znajduje się Monika wraz ze mną oraz Nelti, czyli Hardshell Panorama 2XL. Witajcie. Tak, w tym sezonie zmieniliśmy zdecydowanie namiotnik na ten większy, 2XL, ze względu na to, że dołączyła do nas Nelti. Neltka, pokaż się. No chodź. Chodź, Neltuś. Nelti! Chyba nie chce wyjść, bo jest tam mega chłodno. Tak, więc zdecydowanie zmieniliśmy namiot, ze względu też na to, że w tym sezonie mamy nowe łóżeczka. Są to... Sleep System od Skiesa na 8 nogach, zdecydowanie większy, bo jej szerokość tych łóżek to metr, także jest nam mega wygodnie. Jak odkryjemy, widzicie, jest ono bardzo, bardzo wygodne. Materac jest wyścielany takim misiem, także jest bardzo przyjemny. Przykrycie tego samego materiału tutaj wykonane z zewnątrz, wodoodporne, nawet jak coś nam się wyleje, to po tym materiale całkowicie spływa. Po 4 nocach mogę stwierdzić, że naprawdę, naprawdę jest wygodna. Śpi mi się chyba lepiej niż w domu, zwłaszcza, że na świeżym powietrzu. Także tak wygląda ten namiocik. Jest w nim zdecydowanie chłodniej nawet niż na zewnątrz, ze względu na bardzo dużo okna. Tutaj mamy otwarte tylko 2, z tej strony znajdują się również 2. No i przody bardzo obszerne, także przewiew jest idealny. No, świadczy o tym choćby to, że Nelti z niego nie wychodzi. To jest chyba najchłodniejsze miejsce w tym całym obozowisku. No i właśnie zabieram się do zestawy. Tutaj zestaw, który ściągnęłam, to był z pop-upem, a z ananaskiem, krewetka, tutaj akurat super strong aligner, haczyk, dociążenie, plecionka Jelly Wire, tutaj silt, oczywiście rurka antysprątaniowa. No i taki zestaw, myślę, że też bardzo podobny wykonam. Jak widzicie, po wyciągnięciu raz zestawu, no niestety tutaj są te krzaki, przez które nawet jak ściągamy puste zestawy, no to zaczepia nam się mnóstwo roślinności, więc zwykle są one do wymiany. Działam i mam nadzieję, że przyniesie mi to piękne ryby kolejne. Lecimy dalej do mieszkania pana Sebastiana. Zapewne widzieliście ten namiot podczas zeszłorocznej wizyty naszej na Szumbar. Hardshell 2, troszkę mniejszy egzemplarz tego, który widzieliście przed chwilą, ale o tym opowie Wam Sebastian. Przepraszam za nieporządek, ale wiecie, jak to jest na rybach. Nigdy porządku nie da się utrzymać. Tak jak Łukasz wspomniał, ja mieszkam obecnie w Hardshell 2 zwykła, czyli mniejsza wersja. Dla jednej osoby, dla dwóch, fantastyczna rzecz. Co do namiotu, no to już Monika tam słyszałem. Dużo rzeczy Wam na ten jego temat powiedziała. Ja tak naprawdę nie będę się powtarzał, bo ci, co już ten namiot mają, no to wiedzą, że jest naprawdę mega chłodniutki. Bardzo fajnie. Właśnie sobie... Chyba mamy brandzie. Tak? Tak jest. I teraz zobaczycie, jak walczymy z krzakami, które niestety bardzo uprzykrzają nam życie.
miejmy nadzieję, że zobaczymy tą rybę na macie. No ale rola była konkretna, już muszę przyznać. I naprawdę to jest chyba sporawa. A tutaj mamy husarię. Polska duma. Także może Łukasz wam pokaże, jak ten klip pracuje. Mam nadzieję, że będzie widać. Mamy tutaj bardzo ciężkie warunki, słuchajcie, po prostu podwodny las. I te ryby musimy... po prostu przez niego przeciągać. Głębokość... zestaw leżał na... 4... 4 z hakiem. Tam za taką górką, za kanałem. Że próbuję tą rybę właśnie, żeby ona poszła wyżej, żeby tutaj na, nad tym lasem, który mamy, przeszła. Ale czy to się uda, zobaczymy. Ja idę po spodnie buty, widzimy ja się za zaraz będę zakładał. Na 40 branie, 40 ryba. Znowu dwójka z przodu. Znowu dwójka z przodu. Super. Good job. Good job. No. Uśmiechnijcie się tu. O, jak się fajnie postawił. Warunki są trudne. Nawet do fotografowania. Ciężkie warunki, bardzo dużo roślinności, no ale cóż, wracając do naszego namiociku, panorama numer 2, wietrze sobie właśnie na noc, żeby wpadło świeże powietrze, chociaż tam jest naprawdę bardzo fajnie chłodno. Ci co wiedzą, no to ci co mają ten namiot, wiedzą, że jest naprawdę fajny, co tutaj będę, że tak powiem, chwalił, by zaraz powiedzieć, że nie jestem stronniczy, no bo pracuję tak i reklamuję i tak dalej. Ale co mają ten namiot, wiedzą, że jest naprawdę fajny. I co, no polecam, bo warto mieć coś fajnego, niedrogiego, polskiego. Czy panorama? Potwierdzam, cały poprzedni sezon spędziliśmy tutaj z Sebastianem Maluszko. Widzicie, śpiwór oddychający, 5 sezonów. Śpię w krótkich spodaneczkach, w bluzeczce, nic się człowiek nie poci. Bardzo fajnie, wygodne łóżko. Łóżka nie widać, bo tam jest akurat skin z camo. Monika z Łukaszem mają sleeping system. To oni wypowiedzą się na temat, jak tam się śpi, ale z tego co widzę, są wyspani, więc raczej chyba dobrze. No, lekki nieporządek, jak to w namiocie. I Wojtek oczywiście śpi w hybrydzie. Pierwsza edycja bodajże. No pierwsza, tak, to jego dziecko. Widzicie, jeszcze nie mam pomarańczowych suwaków, podłoga jeszcze na suwak. I zmiany, które możecie zobaczyć w nowych hybrydach, no to są następstwem tego, że właśnie też sami testujemy rzeczy, których używamy nad wodą. To też było testowane przez nas. Także namioty, łóżka, to co możecie kupić i u Łukasza w sklepie, i u nas między innymi. Też testujemy, też na tym, że tak powiem, śpimy, jemy i żyjemy. I żyjemy także. A teraz widoczek na pożegnanie.
Za nami już kilka dni łowienia na jeziorze Borowik. Jak widzicie, to jest moja miejscówka. Na odległości około 20 metrów mamy pas roślinności sięgający aż do samego dna. Bardzo ciężkie warunki z tego względu, że nie możemy na tej wodzie używać środków pływających. No ale takie są zasady i niestety nie przeskoczymy tego, więc wiele ryb, które mieliśmy już na haku, niestety spięło się w tych krzakach. Coś tam się udało wyholować, niestety nie są to jak na razie ryby, po które tutaj przyjechaliśmy. Kilka tak jakby przemyśleń, przede wszystkim dzikość, spokój, brak internetu, brak czegokolwiek sprawia, że możemy tutaj bardzo fajnie odpocząć. Liczymy cały czas, że uda się także złowić jakąś fajną rybę i jakimś cudem przeciągnąć między tymi krzakami. Moje miejscówki są oddalone od 170 metrów aż do takiej odległości 80 metrów. Taki kanał przebiegający przez sam środek, około 5,5 metra. Pokażę Wam to później na diperze, jak to wygląda dokładnie. Duża różnorodność, wiele tajemnic. Miejmy nadzieję, że kolejne dni pokażą coś więcej, o czym będzie można Wam opowiedzieć. Powiem tak, niby jesteśmy w czarnej dupie, ale Peter potrafi zdziałać cuda. Właśnie. To jest właśnie on. Kucharz. Zobaczcie, co ugotował. Nie mamy internetu, nie mamy zasięgu. Nam dostarczyć na najbliższe 7 dni, no ale... Nie ma internetu, ale jest jedzenie. Nelty. Też jest zadowolony. Nawet Wojtek wyjdzie z nory. Patrzcie. Wojtek kopał się. Idzie. Oto on. Szef wszystkich szefów. Uwaga. Cześć naszego wodza. Polska. Cześć naszego wodza wielkie. Cześć Nertuni. Wow. Tylko ty jesteś normalna. Wow. Mogę już? Musimy przerwać, bo mamy golasa. Golas. Nelty jest zainteresowana. A ty całuj mnie. Widzicie, ciężko mam się skupić na opowiadaniu Wam o miejscówce z takimi widokami, ale powiem Wam kilka słów na temat taktyki nęcenia, ponieważ wybierając się na tą wodę, wiedzieliśmy, że woda ta zawiera ogromne sumy. Dlatego też nastawiliśmy się na słodkie aromaty. Przede wszystkim zabrałam ze sobą hasz ananasa, który no zawsze nigdy mnie nie zawodzi. Do tego whisky, która również w ostatnim czasie przynosi nam piękne rezultaty. Do tego TX1 w aromacie orzecha tygrysiego. No i też orzecha, którego gotujemy tutaj na miejscu. Taką mieszanką tutaj sobie nęcę swoje miejscówki. Zalewam również słodkimi aromatami, atraktorami oczywiście ananasa i z TX1, z serii TX1 Isolite orzechem tygrysim. Nothing happens anything? I think the fish is there, but... If I would try to go to me, it would be the finish, I think so. You want to take the line to the your hand? Huh? You want to take the line to the hand? Or? I think it's maybe a better idea. What do you want now? He needs to go, just put fish outside. I don't know, I'll try. Maybe you can try, but... You see the line? You have no choice. Tomorrow... Or... Musisz on go nie otrzymał. Okej. Raka nie wziął. To będzie dobre. Nie ma. A podbier... Tu nie na... A podbierasz? A mają tu wyjść. Okej. Next time. Jak syrena. Syrena. Te wędki byśmy podnieśli tam górę. Okej. Thank you.
Nelci, co o tym wszystkim myślisz? Też tak myślisz. Real, real. Yes, it's on. Yes. Yeah, you got it. Yeah, perfect job. Aha, great. No, lucky. Oh, lucky. Lucky guy. Dawaj, dawaj podbierać. You're my hero! Sutra ci chciałaś donać nogi. Small fish! Are you kidding me? Are you kidding me? Dobra. Pełno łuski! Karaś! Karaś! Oh, fuck! Should I land him by my hand? Pełno łuski. Aha, łuska. O, brawo! Yes! My first catch. Yeah, here. My first catch. Oh my god. A oto nasza syrenka. Syrenka. To był hit. Niesamowita akcja. Pierwszy raz coś takiego przeżyłem. Jest oto on, maluszek. Ronnie Rick, popa banana z NLT, 170 metrów. No cóż. Z jakiej głębokości? 3,7 metra z wyjścia z 4,5. Brawo. Gdzie brawa? Trzymam aparat. Tutaj brawa dla Petera za świetną akcję na łabędziu. Najważniejsze, że się nie utopił. Nelty, zadowolona. Troszkę tak. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na części jeziora Borowik. Tutaj nasz sternik przewiezie nas, słuchajcie, na całym jeziorze. Pokażę wam, jak to jezioro wygląda. Będzie troszeczkę głośno, dlatego cieszcie się widokiem, tak jak ja. Popłyniemy za chwileczkę w tamtą stronę. Później wam pokażę naszą stronę. Także go! Tutaj zobaczcie kupę zwalonych drzew, naprawdę bardzo ciężkie warunki przy takich właśnie miejscach łowimy między innymi. Naprawdę wielkie pole manewru, ale woda jest naprawdę bardzo trudna. Zobaczcie, tutaj widać Peter Bliss, ten podwodny las. Od nas, od brzegu jest jego 4 metry po prostu w wodę i nie widać go, w którym miejscu on się w ogóle zaczyna. Bardzo ciężko jest wyholować rybę z czegoś takiego. W niektórych miejscach po prostu jest nie do przejścia. Nie można tutaj stosować plecionek. Takie są reguły, nie można stosować pontonów, łódek. Bardzo naprawdę ciężkie warunki. My się oczywiście do tego przystosowaliśmy. Ja używam akurat strzałówki żółwika. No ale żółwik, jak wiecie, nie tnie aż tak bardzo takiego zielska.
obydwu stronach wzgórza. Totalny las, totalna ciemność. Brak zasięgu, brak internetu. Fantastycznie. Wejdziecie na stronę Borowika, możecie zobaczyć, jak ten zbiornik jest usytuowany. To jest taka litera L. My też jesteśmy na tej głównej, tak jakby odnodze. Wracając, zobaczycie naszą zatokę, tam gdzie my łowimy. Pokażę wam nasze miejsca, w jakich warunkach. Naprawdę ekstremium. Fantastyczne warunki, żeby przetestować żyłki, przetestować haki, przypony, strzałówki, wędziska, no i oczywiście kulki. Jak na razie największa ryba, pitera, zaraz zobaczymy ile waży. Ready? I am, but the fish is not ready. Ok. 20 kilo? 20! 20! Look at this tail. Please, one more time. No. First fish. Second hunter. Oh, shit! Give me the pelican back. We're about to turn it on. Turn it on.
Sebastian, na pewno masz rybę? Co, nie wiem. Od wczoraj w nocy od czwartej został puszczony hamulec, bo był zaczep. Tutaj. Ale jechało to, jak myśmy tam patrzyli. I nie wiem. Nie wiem w ogóle, co się dzieje. Coś się dzieje. Wstałeś. Ale nie wiem. Obudzili cię. No. Ale mamy ryby, jak widzicie, w woreczkach. O. Ja o 12 miałem. Coś tam jest. Łukasz też coś ma. Tak. Nelty ma jelenia. Peter ma. Łukasz jest fresh fish. Yes! Come on! Mały popek ananas z orzeszek tych krysi, super strong, jelly wire, wiele tajemnic. I kevlar. I kevlar, tak. Kevlar tutaj bardzo ma duże znaczenie, bo od kiedy go wprowadziliśmy, łowimy dużo ryb. Tak naprawdę nie można używać plecionek jako strzałówek. Kevlar jest dozwolony, żółwik też jest dozwolony, Sebastian go używa. Świetne materiały na takie warunki. Często po złowionej rybie zastanawiam się, czy hak już jest do wymiany, pomimo że czuję, że jest ostry, no jednak jego ostrość nie jest taka jak po wyjęciu od razu z pudełka. Tutaj z rozwiązaniem wyszła firma PB, tworząc ostrzałkę bardzo z plastycznego materiału. Dzięki niej kilka pociągnięć powoduje, że grot haczyka znowu jest mega ostry. Teraz właśnie zaprezentuję Wam, jak ostrzymy za pomocą tej ostrzałki PB. Wystarczy kilka pociągnięć po zewnętrznej krawędzi haczyka. A następnie, ponieważ jest ona wykonana z bardzo plastycznego materiału, możemy wbić grot haczyka i ciągnąc w przeciwną stronę, przekręcamy nim delikatnie, w ten sposób ostrząc wewnętrzną część.
już mamy mega ostry. Temperatura przy powierzchni wody wynosiła około 23 stopnie. Mniej więcej na środku Borowika znaleźliśmy rów, który był najgłębszym punktem. Było to bardzo ciekawe miejsce. Głębokość wynosiła około 5 metrów. Najwięcej ryb złowiliśmy jednak za i przed rowem, na wyjściach, w przedziale głębokości od 3,7 do 4,5 metra. I to właśnie tam najczęściej wędrowały nasze zestawy. Im bardziej zbliżaliśmy się do naszego brzegu, dno stawało się bardziej miękkie. Podobnie było z roślinnością, a właściwie jej ilością. Ostatnie 20 metrów to gęsty pas roślin, które w wielu przypadkach znacząco utrudniały chole ryb. Trząśniczki siedzą jak anioł dziewczęta, przędą, przędą sobie ze swoje nicięta. To się rozgada jego mać, jeśli chcesz se zapleść, to góra na płaść. Tak. For such a moment. Trzy tygodnie później. One week later.